mogę powiedzieć już teraz, że szczęśliwie dotrwaliśmy do tego momentu, kiedy podsumowujemy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Panie Prezydencie, Pan Prezydent Marek Wojtkowski, szef naszego miasta, gospodarz miasta i szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włocławku, a obok szefowa Beata Krajewska. I teraz, proszę Państwa, opowiemy o tym, co działo się 30 stycznia 2022 roku. Po raz kolejny sukces, po raz kolejny zbiórka bardzo udana. Panie Prezydencie. Drodzy Państwo, no szefów jest wielu, tutaj szefowie stoją obok mnie, więc no cieszę się, że się spotykamy, bo ten finał, oprócz tego, że był 30. finałem, no po prostu z różnych względów był niezwykły. Niezwykły ze względu na czasy, w których nam przyszło żyć, okres pandemii, mnóstwo ograniczeń. No już nie wspomnę o warunkach pogodowych, które musieliśmy w jakiś sposób przetrwać i tę trudność też przezwyciężyć. Ale, drodzy Państwo, udało się. No, ogromna liczba osób zaangażowanych. Tutaj o szefowych mówiłem. Pani dyrektor, pani Beatka, cieszę się, że wróciła do nas po krótkim okresie. No dobra, nie będę już mówił jakim urlopu, tak. Ale bardzo się z tego cieszymy. Przede wszystkim, drodzy Państwo, no chcę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym. No idea jest po prostu niesamowita. Od 30 lat widzimy, jak orkiestra się rozrasta, jak podejmuje nowe wyzwania. Dzięki oczywiście też no, tej sztandarowej postaci Jurkowi Owsiakowi i oczywiście wielu tysiącom, setkom pewnie tysięcy wolontariuszy w Polsce, nie tylko w Polsce, bo na całym świecie. Dlatego też ta maksyma, powiedzmy, nie bać się, chcieć i chcieć to móc tutaj akurat znakomicie się wypełnia. Natomiast, drodzy Państwo, dzisiejsza konferencja, podsumowanie 30. finału, no też odbywa się w czasie niezwykłym, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też stała się tym podmiotem, który też zafunkcjonował, zaistniał też w zupełnie nowych okolicznościach. W okolicznościach wojennych, mogę tak powiedzieć, na szczęście nie na terenie jeszcze Polski, ale przecież bardzo blisko nas, za naszą wschodnią granicą, działania wojenne i wiemy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też się włączyła w pomoc dla ludzi, którzy potrzebują. Zresztą WOŚP zawsze to robi. Pomaga po prostu tym, którzy pomocy potrzebują. Ja już nie będę wspominał tej masy sprzętu, która WOŚP zakupił dla naszych szpitali, czyli krótko rzecz ujmując dla osób najbardziej potrzebujących. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję, moi drodzy, Wam wszystkim, którzy się zaangażowali, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę, większą, mniejszą, to nie jest w tej chwili ważne, ale że cały czas czują tego ducha pomocy, tej wrażliwości, empatii, z której Polacy są znani i co dzisiaj też w sposób niezwykły doświadczamy i za to nam właściwie dziękuję cały świat. I tak po prostu róbmy, bo to jest nie tylko, powiem takie wyświechtane słowo, pewnie miarą człowieczeństwa, ale pewnie to też ma jakiś tam wyższy jeszcze wymiar. No dziękuję przede wszystkim, drodzy Państwo, sponsorom. Tutaj chcę podkreślić no, szczególną rolę firmy Wika, która z nami jest nieodmiennie od wielu lat. Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom, zarządowi, managementowi Wiki za to ich ogromne zaangażowanie. No i wolontariusze, wiadomo, przeszli samych siebie w tych trudnych warunkach pandemicznych i okropnej pogodzie. Rzeczywiście udało się znowu pomóc. Jaki jest wynik, ja już wiem, ale nie powiem. Za chwilę niech to zrobi szefowa. Ale wyższy niż w poprzednich latach.
No i to jest najważniejsze. Pani Beatka Krajewska. Drodzy Państwo, witam serdecznie. Jak już Pan Prezydent zaczął od wolontariuszy, którym dziękował, ja również się do tych rzeczy przyłączam, ale też chciałam podziękować wszystkim sponsorom, oprócz oczywiście Wiki Polska, która jest naszym sponsorem głównym od paru już lat, DGS Poland, Renex, Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko, Indorama, Piekarnia Południe, Centrum Handlowe Wzorcownia, Agencja Reklamowa TOP, Wątarski, Włocławek Dealer, Volkswagena i Skody, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Pizzeria Florencja, Powszechna Spółdzielnia Spożywców z Połem, Polskie Składy Budowlane Mrówka oraz Hurtownia Polser. Proszę Państwa, dla nas ci sponsorzy są zawsze bardzo ważni, bo bez tych sponsorów ciężko by nam było funkcjonować tak naprawdę. Ale oprócz sponsorów i przede wszystkim są instytucje, firmy, które przygotowują się do finału też w sposób taki zupełnie organizacyjny, przygotowując wszelkiego rodzaju wydarzenia. I tutaj też bardzo, bardzo gorąco chciałabym za to podziękować. Klub Okawiarnia Rejs na Przystani, PTTK, WOPR Włocławek, Klub Zazamcze, Włocławskie Centrum Lunkowe, Automobil Klub Włocławski, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławski Klub Biegacza Maratończych, PULS Centrum Tańca i Sportu, Szkoła Tańca Góreccy, Morsy Kujawskie Włocławek, Miejska Biblioteka Publiczna. To są instytucje, które nam pomagają, które organizują wiele wydarzeń właśnie po to, żebyście Państwo zechcieli wyjść z domów i spotkać się z naszymi wolontariuszami. Tak naprawdę, drodzy Państwo, ten finał rzeczywiście był, tak jak Pan Prezydent podkreślił, bardzo trudne warunki. Troszeczkę wolontariuszy zrezygnowało, mimo tego, że wcześniej się deklarowali, bo te warunki niestety nie pomagały tak samo jak i pandemia. Drodzy Państwo, jeszcze raz dziękuję. Jeśli mogę się wtrącić jeszcze w to, co mówi szefowa sztabu. Myślę, że ogromne podziękowania też należą się, oprócz tego, że pani dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, pani Anglice Wyrobkiewicz, która bardzo mocno nas wsparła, choćby w momencie przenoszenia, panie prezydencie, finałów. Bardzo dziękujemy także dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, panu Piotrowi Ordonowi, który był też cały czas z nami, a to naprawdę wszystko jest po prostu taka symbioza ludzi. I to jest bardzo ważne, bo ta symbioza była cały czas i dzięki temu musimy bardzo szybko zareagować na warunki pogodowe i bardzo szybko podjąć decyzję o przeniesieniu finałów. To organizacyjnie było bardzo trudne. Dobra, drodzy Państwo. Wracając do naszego podsumowania, chcielibyśmy, żebyście Państwo poznali właśnie tą kwotę, którą włocławianie przeznaczyli w tym roku do właśnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także tak, w tym roku udało nam się tą kwotę zebrać większą niż w roku ubiegłym, a jest to, bardzo proszę, 350 039,93 zł. Brawa dla Państwa, brawa dla Włocławian, bardzo dziękujemy. Także te pieniążki zasiliły konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tak jak Pan Prezydent już wspomniał, także z tych pieniędzy zakupowany jest sprzęt dla szpitali na Ukrainie, celowany sprzęt właśnie w te drogie urządzenia, które tam muszą pojechać, bo niestety tych urządzeń tam brakuje. Także bardzo serdecznie dziękujemy Włocławianom i nie tylko Włocławianom, bo licytacje to również nie tylko zasługa Włocławian. Bardzo serdecznie dziękujemy, chylimy czoła i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym roku na kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim sztabowcom. Oni są tutaj teraz Państwo, nie wszystkich widzą, ale my ich, Panie Prezydencie, widzimy, prawda? I dziękujemy serdecznie każdej osobie i tym, których tutaj widzimy na ekranie, ale także tym, którzy są gdzieś w tle, którzy dbają o to, żeby choćby ten przekaz był profesjonalnie podany. Dokładnie, a tak jak pani dyrektor już zaczęła mówić, to ja dokończę, że tych sztabowców jest około 100 osób, także jest komu dziękować. Dziękujemy. Też warto przypomnieć i podziękować też pracownikom Centrum Kultury Browarne, bo wykonali znakomitą pracę, także pani dyrektor podziękuję. Bardzo dziękuję, także wszystko również dla naszej tutaj strażnicy, świetlicy, remizy, zwał jak zwał, dla wszystkich pracowników. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.